Dzień dobry, mamy dzisiaj koniec kwietnia, znajdujemy się na południu, odwiedziliśmy Przemka Klimczaka w sklepie Defele. Przemku, powiedz, kiedy rozpoczynacie sezon, na który wszyscy hodowcy czekają w naszym kraju? Witam wszystkich serdecznie. Sezon zaczynamy teraz 2 maja. Tu jeszcze musimy poczekać na decyzję z zarządu głównego, ale też patrzymy na pogodę oczywiście, także 2 maja jest planowo, ale już są jakieś głosy, że może to być 1 maja albo 3 maja, także tutaj musimy poczekać, ale planowo ten weekend, także wszyscy czekamy i na decyzję jutro będzie ogłoszona. Jutro. Także. No to już niebawem. A jak tak. Jak klimat wśród hodowców? Już pewnie są niedoczekani, czy jak? Znaczy, powiem, że wygląda to wszystko tak jak w tamtym roku. Jest taka niepewność, kiedy ten sezon wystartuje, kiedy obostrzenia oczywiście tam zostaną zniesione, także jest taka niepewność, także nie wszyscy jeszcze zaopatrzyli się tak na cały sezon, niektórzy tak zachowawczo właśnie. Mają już część produktów czy karm, ale jeszcze czekają wszyscy, także jest to taka kopia z tamtego roku. Czyli pewnie teraz jest taki wytężony ruch, no bo faktycznie nikt z nas nie wiedział, co będzie dalej, co będzie za tydzień, za dokładnie. 2 tygodnie. W tamtym roku maj był takim najbardziej, bym powiedział, zajętym, czy dużo się działo w maju. No i myślę, że w tym roku będzie tak samo. Także oczekujemy, ale myślę, że to lada chwila, tydzień, dwa i wszystko będzie w normie. Mam taką nadzieję. No tego życzymy. A powiedz, co przygotowałeś dla kolegów hodowców w swoim sklepie Defele na ten sezon, na ten rok? Zestawy lotowe jak zawsze są dostępne u nas. Też mamy karmę, którą stworzyliśmy z firmą MDM. Karma nazywa się DF, skrót od sklepu Defele. Jest to karma bazowa, lotowa. Praktycznie na 8 lotów jest to karma gotowa. Na te 350 km w górę do 550. Na początku sezonu trzeba ją trochę rozcieńczyć, osłabić, a na końcu sezonu ją trzeba trochę wzmocnić. Także można bazować na dwóch, praktycznie trzech karmach. Ta karma plus super dieta, no i na koniec coś mocniejszego. Także fajne rozwiązanie też dla młodych ludzi, czy aktywnych zawodowo, tak jak ja, którzy nie mają dużo czasu na poświęcenie hodowli. Także bardzo fajnie się to sprawdza. U mnie już od kilku lat, tylko nie było to stworzone przez firmę MDM, tylko mieszane z różnych karm, różnych firm, ale koniec końcem jest to dużo wygodniejsze dla mnie. Rozumiem. A z cieszących się popularnością zestawów lotowych? Dużo. Możesz zaoferować? Jeszcze takim, co nie zdążyli się zaopatrzyć i się wahają, albo nie wiedzą, co zastosować? Zestawy najczęściej są takie te mniejsze, średnie i duże. Największą popularnością się cieszą Centrum Zdrowia Gołębi, TJW, Rymfrida, także te trzy firmy na pewno wiodą prym u mnie tutaj, a to też wiem, że w innych regionach Polski trochę inaczej wygląda. To też zależy od sklepu, kto co ma w swojej ofercie, prawda? Oczywiście, czyli ci, co jeszcze nie są zdecydowani, jak się pojawią, doradzisz, będą mieli co wybrać, rozumiem? Jasne, ja też przetestowałem wszystkie te produkty, także w swojej hodowli, w dwóch hodowlach, bo jedną prowadzi mój tato, a drugą prowadzę ja, także w tej hodowli, którą tato prowadzi, używamy tylko polskich produktów, a w tej, co ja, tylko zagranicznych, żeby mieć jakieś porównanie. I też jest to różna półka cenowa, także no ja mam takie odczucia, że tutaj najwięcej daje z siebie, że tak powiem, gołąb i hodowca, produkt. Nasze produkty są na poziomie tych zagranicznych, także tylko różnią się ceną, bym powiedział. No ale to już moja uwaga. Niech każdy oceni osobiście, sam, tak. Dokładnie. A powiedz, co w takim razie, bo zazwyczaj masz jakąś ciekawą atrakcję, losowanie gołębi, co przygotowałeś na jesień? Tu co roku u nas odbywa się taka stacjonarna aukcja gołębi.
3 lata już prowadzimy taką akcję i właśnie w październiku najczęściej na sali tutaj w budynku za mną odbywa się taka aukcja. No i w tym roku też planujemy na jesień coś takiego zrobić, również ze szkoleniem z produktów, także zawsze jest te pół godziny przed wystawą czy aukcją gołębi takie szkolenie. Też jest jakiś konkurs, też hodowcy dostają produkty do spróbowania w swoich hodowlach, no i później jest taka aukcja, także co roku to organizujemy, no i mam nadzieję, że w tym roku się w końcu uda, bo w tamtym ominęliśmy oczywiście, bo ze względów na pandemię, także myślę, że w tym roku się uda i zapraszamy serdecznie, będą wszystkie informacje u nas na stronie czy na profilu facebookowym, także będziemy informować na bieżąco. Świetnie. Dobrze, czyli i to będzie wrzesień, październik? Październik, raczej początek października, tak zawsze to było i już jest po lotach, także jest czas na spotkanie się, na wymianę uwag i przy okazji można kupić sobie, zasilić się, kupić sobie gołębie, tak? Zobaczymy, no jeszcze nie ogłaszam, kto to będzie tutaj w tym roku, bo planujemy dwóch hodowców, jednego z Polski, jednego z zagranicy, także informacje, jak potwierdzimy, jak w ogóle odbędzie się aukcja, to potwierdzimy u nas na stronie i na profilu facebookowym. Okej, okay, może jeszcze na koniec, twoja firma jest znana w regionie, ale na przykład dla nowych hodowców podaj adres, jakiś kontakt do ciebie, tak aby to też było. Numer telefonu to 503-608-200. Adres internetowy www.defele.pl, przez 2L piszemy. Okej. Okay. I można ciebie znaleźć tutaj w Jastrzębiu? Jastrzębie Zdrój, ulica Wyzwolenia 104A. Super. To jest siedziba Związku Jastrzębie Zdrój 0122. Także tutaj wielu hodowców w regionie wiadomo wiedzą, gdzie to jest, także jak ktoś jest przejazdem, to szukać na mapach Google siedziby oddziału 0122 w Jastrzębiu Zdroju. Super. W takim razie dziękujemy za spotkanie i do następnego. Ja również. Dobry lot. Wszystkiego dobrego. Dobry lot.